Audioteatr zaprasza. Uwaga! Szynka na orbicie. Po tamtym incydencie stosunki dyplomatyczne mocno się ochłodziły. Ale żeby jawna agresja? Co to, to nie. Absolutnie wykluczone. Adryci przecież zawsze byli, cóż, adrytami. Nie ma mowy o agresji, jeśli ma się na myśli te cudownie pobłyskujące istoty. Jakże można by było prowadzić spór z kimś, kto świeci na pomarańczowo lub niebiesko, a czasami naprzemiennie. Raz tak, raz siak. Nigdy nie byłem ekspertem w odczytywaniu mowy kolorów neonowych, a w zasadzie to kompletnie się na tym nie znałem, ale sam fakt, że twój rozmówca świeci jak lampki choinkowe, sprawia, że masz ochotę raczej zaśpiewać coś lub potańczyć, a nie kłócić się. Przypuszczałem zatem, znając z mediów kolorowy temperament tej szlachetnej i błyszczącej rasy inteligentów, że to taki fikuśny gest na zgodę. Symboliczne zakopanie topora, zorganizowane w formie gry terenowej, a ściślej mówiąc okołoziemskiej, no powiedzmy. Takie orbitalne zażegnanie niepotrzebnego nikomu nieporozumienia. Dlatego stałem bez strachu przed jarzącymi się na zielono metalowymi drzwiami. O tamtym wydarzeniu sprzed kilku lat pisał ostatnio, cóż za zbieg okoliczności, pewien niewydarzony dziennikarz na łamach niebios, że niby słynny odkrywca i galaktyczny podróżnik miał zostać ukarany grzywną za nieprzystojne zachowania, związane z sepulkowaniem w miejscu publicznym, ale ja nie wierzyłem w plotki z tego brukowca. Pismaki dziś wszędzie szukają sensacji. Żeby tylko tytuł był wstrząsający. Żeby tylko pokazać reklamówkę słodko-cierpkich saturniaków w podwójnym syropie plus trzeci sos gratis. Swoją drogą bardzo smacznych. Do rzeczy. Artykuł w owym szmatławcu mówił także o tym, że powołano nawet specjalną komisję entropoziemską w celu zbadania sprawy pewnego polowania. Przesławny gwiezdny wędrownik miał bowiem na kurdle zapolować tuż przed strumem. Ale dziennikarzyna z tego pisemka sugerował, że może jednak był to już okres ochronny kurdli. Tak czy inaczej, byłem przekonany, że rzecz, w której ja, Max Ziemiańczyk, proszę nie szydzić z mego nazwiska, oznacza ono bowiem niemal szlacheckie pochodzenie, zdecydowałem się wziąć udział, będzie kamieniem milowym w poprawieniu stosunków z enteropią, a może nawet oznaczać definitywny koniec kryzysu między Ziemią a gwiazdozbiorem Cielca. Tak jak mówiłem wcześniej, stałem przed tymi mieniącymi się drzwiami i wcale się nie bałem. Moja kochana Elunia, gwiazdeczka mojego życia, rozpaczała i lamentowała, kiedy zgłosiłem się na ochotnika, na ofiarę dla adryckich przedstawicieli. Byłem, mimo tych jej płaczy, bezwzględnie przekonany o łagodnym usposobieniu mieszkańców enteropii i pewny ich uroczego, choć przewrotnego, poczucia humoru. W domu jednak przez bitą godzinę słychać było tylko płacz i zgrzytanie zębów. Co ze mną teraz będzie? Wykrzykiwała Lunia Elunia. W ogóle życia sobie beze mnie nie wyobraża ta moja żoneczka. Jak będę żyć? Pytała, zanosząc się szlochem. Za co? Łkała, użalając się nad moim losem. A ja patrzyłem pełen miłości na to małżeńskie oddanie. Jednak po kilkunastu godzinach przemyślała już sprawę moja mądra Luna Eluna i zaczęła mnie wspierać w tej decyzji.
I tu zaznaczyć muszę stanowczo, że nie mogło mieć to nic wspólnego z telefonem od prezydenta, który miałby ją osobiście poinformować o wysokości odszkodowania, w razie gdybym nie wrócił z tej niesamowicie istotnej z punktu widzenia państwa i całego globu misji. Ten fakt zwyczajnie nie mógł mieć znaczenia. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś jak moja Elunia, poważny, mógł na poważnie brać słowa prezydenta. To już nie te czasy. Odwróciłem się w chwili, kiedy drzwi przede mną drgnęły i zaczęły się odsuwać gładko w lewo. Nigdy nie zapomnę tego widoku, który, jak się okazało, miałem za plecami. Ela, ubrana w świeżo zakupioną czarną suknię z woalką, którą wiatr tarmosił i z nowiusieńkiego czarnego kapelusza romantycznie ocierała łzy. Czarny to trochę smutny kolor. Tłumaczyłem jej jeszcze chwilę temu, bo kreacja mojej gwiazdeczki rzeczywiście wydała mi się cokolwiek żałobna. Ale kobiety znają tajniki mody. Nic nie rozumiesz, Maksiu. Czarny wyszczupla. Rzekła moja Lunia stanowczo. Jak zwykle miała rację. Nic nie rozumiałem. I w zasadzie nie było żadnego sensownego powodu, żebym starał się zrozumieć. Oka wideotransów unosiły się nad Elą, a tłum za jej plecami ryczał coś zupełnie niezrozumiałego. Cały kraj, cały świat widział, jaka jest piękna moja żoneczka, wyszczuplona przez nową sukienkę. Aż pękałem z dumy, a ona uśmiechnęła się smutno do jednego z wirujących wokół niej ok i pochyliła kształtną główkę, żeby odpowiedzieć na pytanie jakiegoś napastliwego reportera. Przeszło mi przez myśl, że może to ten sam jegomość z niebios. A dobrze mu tak, trafiła kosa na kamień. Już sobie Elunia z nim poradzi. Nie chciałbym być w jego skórze, gdyby napisał coś inaczej niż to, co moja żona by sobie życzyła. I rozpękłbym się z miłości i podziwu dla mojej pięknej żony, gdybym nagle nie poczuł, że to jest właśnie ten moment. Moment przejścia. Poczułem to wyraźnie. Ból rozlał się po całej nodze, kiedy zminiaturyzowany, humanoidalny robot z entuzjazmem kopnął mnie w kostkę. Wobec tego dziarsko przekroczyłem próg statku Zgoda, jak go sobie w myślach nazwałem, a za mną podreptał mini roboskrzat. Jarzące się zielenią drzwi zasunęły się za nami. Klamka zapadła. Byłem podekscytowany. Od teraz nazywasz się Sobotnik. Powiedziałem z emfazą do mojego robota. Uroczyście mianuję cię moim najbliższym pomocnikiem. Robocik zazgrzytał, donośnie, jakby był przynajmniej 10 razy większy. Spod uszczelek buchnęły mu kłęby pary. Chyba się ucieszył. To bardzo tradycyjne imię dla najwyższych rangą pomocników, tłumaczyłem automatowi. Widzisz, u nas na ziemi żył kiedyś taki, jakby ci to wytłumaczyć... Zawahałem się, bo skąd robot z innego świata mógłby wiedzieć, kim jest pisarz? Taki twórca historii. Daniel mu było chyba na imię. Tak, na pewno Daniel. On właśnie, wyobraź sobie, mój drogi przyjacielu, stworzył historię o pewnym rozbitku. Ten rozbitek to trochę jak ja. Nie to, żebyśmy się mieli rozbić. Chrząknąłem głośno, bo nie wiedziałem, jak wybrnąć z tej wypowiedzi. No widzisz, chodzi o samotność, rozumiesz? Robot wysunął pomarańczową lampę i mrugał nią zapalczywie niczym wóz strażacki. Moja opowieść musiała mu się podobać bardziej niż sądziłem. On był samotny i ja jestem teraz samotny. Bez urazy, rozumiesz, nie o ciebie chodzi, ale nie jesteś człowiekiem. W każdym razie... Kontynuowałem, zanim znowu sam siebie zapędziłem w kozi róg. Tamten samotny rozbitek znalazł pomocnika i dał mu na imię Piętaszek. Ale dziś jest sobota, więc...
Sobotnik pufnął ciemnym dymem i przez niewielkie drzwiczki, które rozsunęły się pośrodku tułowia, wywiesił na antence białą flagę. Jak sądzę, na wiwat. Po czym oklapł, a światełka mu przegasły. Zemdlał, pomyślałem. Ze szczęścia. Ale ponieważ nie wiem, jak się cuci roboty, zostawiłem go tam, gdzie był, okrywszy kubkę złomu ciepłym pledzikiem, który moja Elunia przezornie wręczyła mi na podróż. Wpis do księgi pokładowej. Odezwałem się donośnie w przestrzeń, zakładając, że w każdym porządnym statku kosmicznym musi być jakiś mózg, a rzetelne i regularne wpisy do księgi pokładowej uznałem za mój obowiązek jako kapitana. Nie myliłem się. Ściana mojej kosmicznej kajuty rozjarzyła się na wiele kolorów. Jakież to adryckie, zachwyciłem się. Ściana wyświetliła napis. Szczęśliwie nie w języku eteropczyków, a po mojemu. Jak wspomniałem wcześniej, zupełnie nie znam adryckiego, a będąc zupełnie szczerym, to w ogóle nigdy jakoś języki obce mi nie wchodziły do głowy. Jesteś ofiarą numer 68. Dobierz partnera. Głosił kolorowy napis. Zacznijmy od tego, zaprotestowałem stanowczo, że nie jestem żadną ofiarą. Jestem kapitan Max Ziemiańczyk. Mózg przemilczał moją wypowiedź, więc uznałem, że przyjął moje słowa do wiadomości. Wpatrywałem się przez chwilę w napis i zaczęło się budzić we mnie pytanie. Sądziłem do tej pory, że jestem jedyny, że jestem wybrańcem. Tymczasem mózg nadał mi wcale wysoki numer porządkowy. Ile nas jest? Zapytałem w przestrzeń. Odpowiedź wyświetliła się natychmiast. 195. A po chwili mózg dopisał: dobierz partnera. Chwilunia. Powoli, nienerwowo, mruknąłem. Przed podjęciem decyzji chciałem się przecież rozeznać w sytuacji. Podszedłem, aby wyjrzeć przez bulaj. Zaparło mi dech. Zdaje się, że byłem już na orbicie. Zabawne, wcale nie czułem startu. Wokół mnie unosiło się mnóstwo statków kosmicznych na tle najczarniejszej czarności, jaką widziałem w życiu. Kto wie, może rzeczywiście było nas 195? Postanowiłem policzyć. Liczenie okazało się trudnym zadaniem, bowiem wszystkie wehikuły kosmiczne, włącznie z moim, pozostawały w ruchu. Jedne się ukazywały, inne ginęły za krawędzią burty. Od czasu do czasu wszystko zasłaniała Ziemia. Majestatyczna, błękitna perła. Piękna była. Ale po tym, jak wszystko zasłaniała, musiałem zaczynać liczenie od początku. Tak samo było, kiedy w oknie pojawiała się oślepiająca tarcza słoneczna. Po dłuższym czasie zrezygnowałem. Ale wstępnie mogłem założyć z dużą dozą prawdopodobieństwa, że mózg rzeczywiście miał rację. I liczba 195 jest właściwa. Ciekawe, dlaczego akurat tyle. Te intensywne rozważania sprawiły, że zrobiłem się głodny. Tymczasem napis „dobierz partnera” mrugał natarczywie. Chcę coś zjeść, zanim przejdę do opracowywania strategii wykonania zadania. Oznajmiłem w przestrzeń, dumny, że w jednym zdaniu użyłem takich kapitańskich mądrości jak wyraz strategia i opracowywanie. Wyczytałem je kiedyś w Gazecie Galaktycznej. Oto całe twoje wyposażenie. Wyświetlił adrycki mózg i nagle drzwi po przeciwnej jego stronie rozsunęły się. Wszedłem pomiędzy półki magazynu i przejrzałem zawartość. Regały były wypełnione głównie niewielkimi opakowaniami. Przyjrzałem się uważnie. Masło. Masło śmietankowe. Masło ekstra. Masło mix. Masło orzechowe. Masło czekoladowe. Masło kokosowe. Masło oliwkowe. Masło shea. Cokolwiek to nie znaczyło.
Masło nierafinowane, masło klarowane, masło solone, masło czosnkowe, ziołowe i jeszcze kilkanaście innych maseł. Poza tym w magazynie było jeszcze kilka bomb zegarowych. Tych ostatnich nie miałem zamiaru używać, to niebezpieczne. Złapałem na chybił trafił opakowanie, jak się okazało, masła oliwkowego. Zdjąłem wieczko i powąchałem ostrożnie. Pachniało pięknie, jak moja żona po kąpieli, ale smakowało ohydnie. Mydłem. Odstawiłem opakowanie na półkę i wyszedłem z magazynu, tocząc pianę z ust. Wychodząc kątem oka, zobaczyłem, że przed Bulajem coś przefrunęło. Dziwne. Przysiągłbym, że to wyrzucona dawno temu nadpsuta szynka częściowo przesłoniła tarczę słoneczną. Za szynką przemknął szybko statek z ciemnowłosym przystojniakiem na pokładzie. Przetarłem oczy w zdumieniu, przy okazji wcierając sobie pianę z masła oliwkowego. Kiedy przestałem mu zawić, szynka odpłynęła już swoją orbitą w niezbadaną czerni kosmosu, ale ja już wiedziałem, co robić. To oczywiste, to banalne, wykrzyknąłem podskakując radośnie. Mózg wyświetlił całe mnóstwo różowych znaków zapytania. Nie wygłupiaj się. Bąknąłem w kierunku rozżarzonych znaków. Przecież każde dziecko by to rozwiązało. Jest nas na orbicie 195. To tyle, ile obecnie krajów na świecie. A zatem w każdym statku jest ochotnik? Ofiara. Wyświetlił w pół mojego zdania mózg. Oj tam, żadna ofiara. To kapitanowie, tak jak i ja. Ale każdy z nas jest z innego kraju. A chodzi o kanapkę. Ja mam masło, ktoś ma chleb, a szynka pływa w przestrzeni. Chodzi o kanapkę. Byłem radosny jak skowronek na wiosnę tuż przed godami. Nie lada ze mnie Sherlock. Sprytna ta zagadka. Zatem jeśli zrobię kanapkę, to wygram ten konkurs. Mózg wyświetlił fajerwerki. Albo miał krótkie spięcie. W każdym razie jedno z dwóch. Później zgasł. Szkoda. Miałem nadzieję, że miał wbudowany słownik języków obcych. Jak mówiłem u mnie, z tymi językami to nie za bardzo. Zerknąłem na sobotnika. Wydawało się, że śpi głęboko, otulony ciepłym pledem i coś mu się śni chyba. Myśląc krótko, a właściwie wcale, złapałem za coś, co przypominało wolant i podpłynąłem w kierunku najbliższego statku. W jego wnętrzu czarnooka kobieta ze smutną miną wypisywała właśnie pomadką na szybie wyraz spaghetti. Oj, z Włoszką to się nie dogadam. Zresztą ona co innego gotuje. W kolejnym wehikule zadowolony z siebie blondyn popijał jakiś bursztynowy napitek. Był taki zrelaksowany, że od razu poznałem, że to Niemiec. Wycofałem się chyłkiem, bo piwo z masłem jakoś mi nie pasowało. Mijałem jeszcze wiele rakiet, a w każdej zgodnie z moim przypuszczeniem siedział ktoś inny z inną potrawą. Niektórzy zadowoleni, inni zdezorientowani. Domyślałem się, że nie rozgryźli jeszcze tej zagwozdki. Byłem pierwszy i mogłem wygrać. Kolory oczu, włosów i odcienie skóry pojawiały się w okienkach i znikały. Migały buraki, cebulki marynowane. Raz przepłynęła ryba po grecku, a ja traciłem nadzieję. Aż tu nagle... W jednym ze statków siedzi taki jeden z bladą bułką. Bułka czy chleb to właściwie wszystko jedno, a że niewypieczona, cóż. Skąd adryci mieliby wiedzieć, jak się prawidłowo wypieka nasze ziemskie bułki? Znalazłem tubę w ścianie i krzyknąłem przez nią. Kto ty jesteś? Jego tłumacz działał, ale chyba nie do końca dobrze. Zamiast odkrzyknąć przez tubę, to nabazgrał coś na szybie, w dodatku zupełnie bez sensu. Cestina. Jaka cieśnina! W kosmosie jesteś! Nadałem przez tubę. Obawiałem się, że trafiłem na kompletnego idiotę. Tamten starł rękawem napis z szyby i nabazgrał kolejny. Mam knedliki.
Byłem już pewny, że jednak tamten facet w drugim statku to w porządku koleś, tylko adryckie słowniki są do bani. Żeby nie odróżniać bułki od knedli? Ale co się dziwić. Na enteropi się pewnie jada tylko steki z kurdli. Oni nie wiedzą, co to znaczy dobry knedel ze śliwką i kapustą. Rozmarzyłem się na chwilę, na wspomnienie mamusinych obiadów niedzielnych, ale szybko oprzytomniałem, bo przecież czekało nas zadanie. Mam masło! Krzyknąłem, a tamten na moje słowa rozpromienił się. Masło? Napisał, przyciskając radośnie swoją bladą bułkę do okienka. Tak, masło, masło! Uśmiechnąłem się uspokajająco w jego kierunku, tak jak człowiek, który wie, co robi. To ostatecznie ucieszyło mojego kompana ze statku obok. A ja rzeczywiście wiedziałem i natychmiast przystąpiłem do działania. Od sobotnika odkręciłem antenkę z flagą, już mu przecież nie była potrzebna. Samą flagę zdjąłem, a drucik wygiąłem w całkiem porządny hak. Wytknąłem przez tubę, w której najwyraźniej musiała być jakaś mini śluza pod membraną przenoszącą dźwięk. Bez trudu udało mi się go wytknąć na zewnątrz. Pochwyciłem wyrzuconą przez tamtego bułkę, a przy kolejnej rundzie wokół ziemi schwytałem także i tę szynkę, która oczywiście w żadnym wypadku nie była przywidzeniem. Tak właśnie wygraliśmy pierwszy konkurs Wieża Babel, jaki zorganizowali adryci dla ziemian na zgodę. My, czyli ja oczywiście oraz mój kolega Petr. Choć trzeba przyznać, że nie dalibyśmy chyba rady, gdyby nie ta szynka, która, jak sądzę, krążyła po orbicie niemało już czasu. A była to pyszna, dojrzewająca hiszpańska szynka z majerankiem i czosnkiem.